otwieramy się na słuchanie Słowa Bożego. Temat, jak już widzicie, jest JHWH, czyli JHWH, Bóg Biblii, po hebrajsku JHWH, Ojciec, Syn i Duch. Taki jest temat. I dlatego, że to jest bardzo ważny temat, bo ponieważ ludzie w różny sposób to rozumieją, Boga Jahwe, jak będę mówił, różnie wymawiają, nikt nie do tej pory jakby nie ustalił jednoznacznie, jak to słowo JHWH pronounce, tak, czyli wypowiadać. Różne są nazwy, czy różnie ludzie nazywają i każdy twierdzi, że on ma rację, więc ja będę mówił Jahwe, dlatego że takie mamy chyba ogólnie przyjęte, nie? Jak wy mówicie na Boga? Jahwe, nie? Okej, więc tak bardzo ogólnie tak będę właśnie mówił. I różnie, może spelował też. Do tego, nie wiem, my tu byliśmy, ale jakby ktoś oglądał na wideo, to jeszcze polecam, żeby zobaczyć sobie, troszeczkę rozszerzyć podłoże, zrobić kontekst, te dodatek 7, Bóg i Bogowie, bo tam mówiłem więcej troszeczkę na temat Boga, Bóg, skąd się to bierze, jak te słowa idą. To są zdjęcia ze slajdów, które były wyświetlane w tamtym rozważaniu, dodatku 7, tak? O których tam, powiedzmy, trochę wyjaśniałem, ale dzisiaj wejdziemy jeszcze głębiej. I dobrze, i dlatego ten podstawowy, ten pierwszy, powiedzmy, czy tamte rozważanie jest dobre, żeby troszeczkę zrozumieć. I teraz tak, my jesteśmy trynitarianami, tak? Trynitarianie to jest ludzie, którzy wierzą, że Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch. Jest jeden Bóg, ale który objawia się, czy manifestuje się dla nas ludzi w trzech osobach. Zgadzacie się tak? Wszyscy tak wierzymy, czy nie? Wszyscy, okej, więc jesteśmy wszyscy trynitarianami, tak można to powiedzieć, nie? Bo uważamy, że Biblia to tak przedstawia. Ale są ludzie, którzy uważają, że to jest po prostu herezja, że to jest w trzech Bogów wierzymy. Później dochodzą do tego jeszcze przenajróżniejsze, w cudzysłowie, dosłownie powiem, bluźnierstwa przeciwko Bogu Jahwe, że nawet jak raz mówiliśmy, czy mówiłem ostatnio na tym rozważaniu, które kiedyś ostatnio robiłem, że Bóg Jahwe nie ma nic wspólnego z Jezusem, jeśli chodzi o gnostyków, takie przenajróżniejsze rzeczy, tak? Są chrześcijanie oczywiście też, unitarianie, którzy twierdzą, że Bóg jest jeden. Są świadkowie Jehowi, którzy twierdzą, że Jezus nie jest Synem Bożym. Są mormoni, którzy twierdzą, że Jezus i szatan to są bracia. I przenajróżniejsze jakieś takie myśli, prawda? I oczywiście, że to, że Trójca, nie ma słowa Trójca w Biblii, ale tak często się mówi, tak? Więc też będę czasami go używał, jest po prostu wymysłem Nowego Testamentu, że Stary Testament w ogóle nie pozostawia na to miejsca. Okay? I wielu ludzi tak uważa, inni uważają tak, inaczej inni. I są przeróżne przepychanki. A ten obrazek, który tu widzi, ten kółeczko, trójkącik, w różny sposób ma też jakby grafikę inną, ten obraz, który pokazuje, że Bóg, ten to w środku, Bóg, jest Ojcem, jest Duchem, jest Synem, ale Syn nie jest Ojcem, Ojciec nie jest Duchem i Duch nie jest Synem. Tak? To jest obrazek z XII wieku, nie pamiętam kto tak pierwszy taką koncepcję naniósł, wizualną, żeby mniej więcej zrozumieć koncepcję trynitarianego Boga, czy trójjedynego Boga. Okay? I tutaj znalazłem taki artykuł. Kiedy szukałem ten obrazek należy do tego artykułu, gdzie ktoś napisał o to, do jakich zawiasów pojęciowych muszą się uciekać wszelkiego rodzaju teologowie w celu dopasowywania prawd zawartych w Słowie Bożym do prywatnych poglądów. Proponuje się zastanowić, co tak naprawdę wynika z tego wywodu. Jest on jałowy pod względem poznawczym, typowo dziennikarska sztuczka. Długi tekst przy zerowej zawartości istotnych treści i w dodatku naszpikowany sformułowaniami tautologicznymi w stylu masło maślane. Więc dużo ludzi, tak jak ten ktoś tutaj napisał, tam jest link poniżej, cytat zaczerpnięty z mały słownik teologiczny, okej. Okay. Mały słownik teologiczny, tak? I w innych przypadkach uważa się, że ponieważ w starożytnych religiach występuje jakaś trójca, okay, chrześcijańska trójca, czy chrześcijański trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch są typowym naśladowaniem czegokolwiek, babilońskiej trójcy, rzymskiej. Jak widzicie, od lewej strony już w Mezopotamii, Sumerowie mieli Asyria, tutaj znowu jest Syria, Rzym, i tam dalej jest Egipt, hinduizm, pogaństwo, Babilon. I powiem wam, że jeszcze Wicca ma taki swój symbol. To nie jest taki boży symbol, w sensie jakichś takich bożków, ale to jest symbol trójcy Wicca, okultystyczny. I ten symbol widziałem
na grach wideo jako logo Microsoftu. Microsoft Video Game, whatever, tej dywizji, które robi gry wideo. To, i to ten symbolik, on tak, taki ma jeszcze jakiś, tak, że się kręci tam w koło, coś chodzi takie, nie? Tak, to, nie? Okej, czyli zobaczcie, na grach wideo jest pogański, czy nie, nawet no, pogański albo okultystyczny symbol trójcy, nie? Także dzisiaj będę chciał troszeczkę więcej. Wiecie, ja słucham bardzo dużo nauczań Żydów, rabinów i niekoniecznie chrześcijańskich nawet, nie? Czyli tych, którzy z drugiej strony jakby przedstawiają to, jak oni rozumieją chrześcijaństwo. Jak wiecie, Żydów, którzy znają, powiedzmy, hebrajski i znają Słowo Boże i tak dalej, i tak dalej. Czyli różnych stron słucham, tak? Dlatego dzisiaj to będzie jakby te rozważanie będzie moim takim podsumowaniem tego wszystkiego, tej myśli, którą powiedzmy mi się udało wyciągnąć na temat Boga, aby ogólnie obronić te teorię czy doktrynę Trójcy. Okay? I Biblia, tutaj napisane na górze, to jest jedna księga, czyli Stary i Nowy Testament w rzeczywistości jako Biblia to jest jedna księga. Jeżeli się czytają od początku do końca, widać kontynuację, że to jest księga powiązana, prawda? Nie jest dwie czy tam 66 różnych książek, które każda z nich ma jakąś swoją własną historię, tylko w rzeczywistości to jest jedna całość, tak? I nasze doktryny muszą opierać się na niej, czyli na Biblii, tak? Czyli oryginały są ponad wersjami tłumaczonymi. I podałem tutaj taki werset Nehemiasza 8:8. W tym wersecie jest napisane, ja go tutaj mam w mojej notatce, czytali więc z Księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak, żeby zrozumiano to, co czytali. I o co tu chodzi? Jak Żydzi byli w niewoli 70 lat, tak? Oni stracili swój język hebrajski, zaczęli używać język chaldejski. Chaldejski, czyli... obojętnie, jak wrócili już z niewoli, to już mówili po aramejsku. A aramejski to jest hebrajski dialekt chaldejskiego. Coś takiego, co nie? Do tej pory, jak tam se szukałem, do końca nikt też jasno nie wyjaśnia, ale od Żydów dowiedziałem się, że to jest właśnie taki język, co nie? Czyli oni już po hebrajsku nie umieli czytać, po hebrajsku, więc hebrajski dla tych pokoleń, które wyszły z Babilonu, był już językiem po części obcym, chociaż językiem ich ojców. I wtedy powstało to, co się zaczęło nazywać później w Biblii uczeni w piśmie i pisarze, tak? Czyli uczeni w piśmie i scribes po angielsku. Nie wiem, po polskim też jest pisarze? Takie słowo się pojawia? Ja? Nie, ale często Pan Jezus do nich mówi, że wy ten... scribes i no, faryzeusz. Czyli zaczęła powstać elita ludzi, którzy znali pismo, znali hebrajski i oni, wiecie, nauczali już w języku aramejskim. I wtedy też powstało pierwsze, mniej więcej w tamtym czasie, pierwsze tłumaczenie, ono się nazywa Targum, czyli pierwsze tłumaczenie z hebrajskiego Starego Testamentu, tych ksiąg, które były, na język aramejski. Czyli to jest pierwsze tłumaczenie. Okay? Więc co oni robili tam w tamtym czasie? Ci uczeni w piśmie, którzy znali hebrajski, oni nauczali z oryginałów. I dlatego my dzisiaj jakby cofniemy się trochę w tym nauczaniu, co będę mówił. Będę starał się pokazać hebrajski, jak wygląda hebrajski, Nowy Testament później. Jak to wygląda, czy jakie zrozumienie jest w kwestii starotestamentowego hebrajskiego języka czasów, powiedzmy, Jezusa, załóżmy. Tak? Bo później to się troszeczkę zmieniało. I teraz... Tak jak Pan Jezus powiedział, i zaczynając od Mojżesza, czy tak jak Biblia mówi w Ewangelii Łukasza, i wszystkich proroków wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Okay? Więc dzisiaj, tak jak ten tutaj taki medalion jest, to jest dużo ludzko-demonicznych nauk. My będziemy się przyglądać, co o Jezusie mówi Słowo Boże, ale trochę będę wchodził bardziej w ten, powiedzmy, oryginały. Okay? Co, Kasia? Odstąpienie mniej więcej w czasach już Jezusa i później od żydowskich korzeni oraz helenizacja Kościoła spowodowały utratę zrozumienia biblijnej doktryny trójjedności Boga. Bo po prostu zaczęła wchodzić filozofia, kultura grecka, powiedzmy czy w kościoły, czy na Bliskim Wschodzie i zaczęli się filozofowie zaczynać. Zamiast straight, bo hebrajskie myślenie jest bardzo proste, trochę tutaj powiem, bardzo takie, zupełnie inny styl troszkę, nie? Niż filozofia, no nie? Inny jest język, inne jest podejście w ogóle do tego, nie? I jeszcze mam sobie tutaj zapisałem, żeby to podkreślić, że po prostu nikomu nie udało się w ostateczny sposób wyjaśnić trójjedności Boga, tak? Mi się też to nie uda.
to 100%, bo po prostu Bóg jest ponad tym wszystkim i nikt, mi się wydaje, że z ludzi żyjących nie jest w stanie go po prostu wyjaśnić, nie? Ale po prostu dużo się przybliżymy, jestem tego pewien. Okay? Dużo zrozumienia nowego nam dajdzie. I teraz z Bogiem nie jest tak, Boga nie jest tak łatwo w jakikolwiek sposób wyjaśnić czy opisać, ponieważ On jest nieporównywalny z nikim. Nie mamy, rozumiemy, do kogo go porównać. Nie? I często jest tak, że ktoś mówi, to w trzech Bogów wierzycie. Okej, okay, zaraz. A co z tym złego? Przykładowo, nie? Że nasz Bóg jest w trzech osobach. Nie? On mówi, no Bóg jest jeden. Jeden, w sensie na przykład Allah jest jeden. Co nie? Nie ma Syna, jest jeden. No dobra, ale Allah nie jest Bogiem. Rozumiemy w tym sensie, Allah nie jest stwórcą. Nasz Bóg stwórca jest nieporównywalny z nikim. Okay? Więc nie mamy, nie możemy go porównać z Wisznu, z Brahmanem, okay? Z innymi jakimiś, z prawdziwą światłością gnostycką, czy nawet, wiecie, tutaj mam co napisałem jeszcze Lucyferem i z papieżem, nie? Czykolwiek, no nie? Bo po prostu jest nieporównywalny z nikim. Nie? Nie mamy porównania. Musimy więc wyciągnąć z Pisma Świętego to, co Słowo Boże mówi o nim, i tylko tyle możemy zrobić. I tutaj podam takie dwa wersety. Kto zmierzył wody swoją garścią, a niebiosa piędzią wymierzył. Kto miarą odmierzył proch ziemi. Kto zważył góry na wadze, a pagórki na szalach. Kto kierował duchem Pana, a kto był jego doradcą, aby go pouczać. Kogo się radził, aby nabyć rozumu. Kto pouczył go o ścieżkach sądu, kto nauczył go wiedzy, i wskazał mu drogę roztropności. To jest ze Starego Testamentu, z Izajasza i teraz Rzymian. O głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga. Jak niezgłębione są jego wyroki i niedocieczone jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był jego doradcą, lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę. Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Wiecie co? Tak jak powiedziałem, nikogo z nas nie było, żeby Bogu doradzić czy cokolwiek, więc rozumiecie, jest nieporównywalny, nie ma na tej ziemi nikogo, kto mógłby w jakikolwiek sposób z innego źródła niż z jego własnego słowa, czyli z Pisma Świętego, cokolwiek o nim powiedzieć. I teraz jeszcze jedną taką rzecz, tu są dwa wersety, jak zauważyliście, że apostoł Paweł cytuje Izajasza, bo on jakby powtarza to samo i tu, gdzie jest w górnej części, niektóre Biblie mają, niektóre nie, tu już kiedyś o tym chyba wspominaliśmy, że tu, gdzie jest słowo, kto, na przykład, kto kierował duchem Pana, i tu w tych nowszych tłumaczeniach jest to drukowanymi literami napisane, to pod spodem, czyli w oryginalnym języku, jest słowo Jod-Hej-Waw-Hej, czyli Jahwe, powiedzmy, tak? I tutaj zobaczcie, gdzie apostoł Paweł cytuje, to już Biblia, Nowy Testament już tego nie pokazuje, ale on też to cytuje i to jest ten same słowo, powiedzmy, w oryginale, bo cytuje Izajasza, chodzi o Jahwe, okej? I zaraz będziemy do tego wszystkiego wchodzić. Także Bóg jest Bogiem, wszystko inne jest stworzeniem i to tyle. Chciałem wam puścić jeszcze taki krótki filmik, żeby troszeczkę jeszcze to podkreślić. Okej? Doktorze Havent, jestem zdezorientowany i zamieszany. Jestem pewien, że jako osoba konsekwentna i uczciwa, możesz mi powiedzieć, skąd wziął się Bóg. A w dodatku, kiedy odpowiesz mi na to pytanie, proszę spróbuj wyjaśnić, jak duchowa siła może mieć wpływ na materialny świat i w jaki sposób według Ciebie mógł stworzyć cały wszechświat. Myślę, że lata temu mówiliśmy już o tym, poruszaliśmy te pytanie na różnych filozoficznych debatach. Chodzi mi głównie o wyjaśnienie duchowej materii i kwestii Boga, który ma rzekomo wpływ na świat materialny. Twoje pytanie wskazuje na to, że nie myślisz o tym samym Bogu. Po pierwsze, musiałeś pomylić wszechmocnego Boga z kimś innym, ponieważ Bóg Elohim opisany w Biblii nie jest ograniczony czasem, przestrzenią i materią. Jeżeli byłby ograniczony czasem, przestrzenią lub materią, nie byłby Bogiem. Czas, obszar i materia jest czymś, co nazywamy kontinuum i wszystkie muszą istnieć w tym samym momencie, w tej samej chwili. Gdybyśmy mieli materię, ale nie przestrzeni, gdzie byśmy ją umieścili? Natomiast gdybyśmy mieli materię i przestrzeń, ale nie byłoby czasu,
Wtedy rodzi się pytanie, kiedy byśmy to umieścili? Więc niemożliwością jest, aby materia, przestrzeń i czas istniały niezależnie od siebie. One istnieją tylko jednocześnie, czyli w powiązaniu ze sobą. W 10 słowach Biblia odpowiada na to pytanie. Na początku Bóg stworzył niebo, czyli przestrzeń i ziemię, materię. Stworzył On czas, przestrzeń i materię. Wszystko w trojakiej harmonii. Czas, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, przestrzeń, długość, szerokość i wysokość, a materia jest stała, ciekła i gazowa. Jednak Bóg musi być poza nimi. Jeżeli jest ograniczony przez czas, nie może być Bogiem, bo Bóg, który stworzył ten komputer, nie jest w komputerze. On nie biega myszką po ekranie, zmieniając cyferki i ustawienia. Więc Bóg, który stworzył cały wszechświat, jest poza nim. Jest kompletnie ponad i poza nim, a wszechświat nie ma na niego wpływu. Więc jeśli wychodzisz z konceptem, że moc duchowa nie ma żadnego wpływu na świat materialny, musisz mi wyjaśnić, dlaczego emocje, miłość, nienawiść, zazdrość i racjonalność ma na nas wpływ. Czy rzeczywiście myślisz, że twój mózg to tylko przypadkowy zbiór elementów i substancji chemicznych, które gdzieś przypadkiem ukształtowały się podczas milionów, miliardów lat? W takim razie jak możesz ufać własnym myślom i rozumowaniu? Więc twoim pytaniem zakładasz, że Bóg jest ograniczony. Pozwól, że ci pomogę. To jest twój problem, bo mój Bóg jest nieograniczony przez czas, przestrzeń i materię. I takiego Boga uwielbiam, bo gdybym mógł zmieścić wszechmocnego Boga w moim 1,5-kilogramowym mózgu, wtedy rzeczywiście nie byłby godny uwielbienia. To jest prawdziwy Bóg, o którym mówiłem. Dziękuję bardzo. Okej, kilka minut. Oszczędził mi dużo mówienia ten pan. Sam bardzo dobrze to powiedział, prawda? Perfekt. Czyli rozumiemy, o jakim Bogu mówimy. Bóg, który się nam po prostu nie mieści w głowie i jedynie co możemy, to tyle się dowiedzieć o nim, ile on się nam objawia, sposób, w jaki nam się objawia, a objawia nam się w sposób taki, jaki my, po prostu ludzie, możemy to zrozumieć i przyjąć. I okej. Czyli to będziemy teraz już patrzeć, co Bóg mówi na ten na temat siebie. I teraz tak, chciałbym, abyśmy zaczęli od zrozumienia hebrajskiego słowa imię. Tak? Lecz to jest słowa, które Bóg Jodhejwafe przez Mojżesza, czy Bóg Jahwe przez Mojżesza mówi do Faraona. Lecz dlatego cię postawiłem, aby okazać na tobie moją moc i żeby rozgłaszano moje imię na całej ziemi. Rozgłaszano moje imię na całej ziemi. I taki jeszcze przerywnik. W jednym z przykazań Bóg mówi, nie nadużywaj imienia Pana, nie będziesz nadużywał imienia Pana Boga nadaremno, prawda? Ale zobaczcie, a tutaj Bóg mówi, żeby rozgłaszano Jego imię po całej ziemi. Dlatego mówię, że cofniemy się trochę do takich, nie do dzisiaj przez judaizm i różne rzeczy utartych pojęć, nie? Bo Bóg chce, żeby Jego imię było rozgłaszane, ale gdzie mówi nie nadaremno, to znaczy, że nie w fałszywy sposób, nie po nic, nie pustka i tak dalej. Rozumiecie, to słowo tam jest szaw, ten nadaremno, które jest tłumaczone hebrajskie i ono oznacza, że podstępnie, oszustwo, puste, fałszywe, fałsz, kłamstwo, próżność, bezwartościowość. Czyli imię to jest Szem, Shin i Mem. I pochodzi ono od słowa oddech, neshemach, tak? I tutaj na dole napisałem, że w starożytnej kulturze hebrajskiej twój oddech był czymś więcej niż wymianą powietrza w płucach. Był to twój charakter, to, co ciebie czyni tobą. Okay? Czyli, no dobra, nie będę wyprzedzał się, bo to slajdem zrobiłem. Więc po części, mówiąc o imieniu, imię przedstawia też charakter. Bo wiecie, w naszym po polsku dzisiaj imię ma nazwę własną. Ja mam na imię Waldek. Wiecie, co Waldek znaczy? Kto wie, co Waldek znaczy? To jesteśmy w tej samej grupie, bo ja też nie wiem, co Waldek znaczy, nie? Czy Piotr to znaczy? No okej, ty możesz wiedzieć, bo Piotr to z Biblii jest mi imię biblijne, nie? Skała. Darek, co znaczy? Okej, a widzicie, Piotr w hebrajskie imię, czy... King był. Nie? Zdzisław, co znaczy? No nie wiemy, nie? Okej, Ewa to by się wiedzieli, co to znaczy, nie? Czy Kasia, czy Antek. Okej, ale o to mi chodzi, że hebrajskie imiona znaczą coś. Mają po prostu mają konkretne znaczenie i nie tylko całe imiona czy nazwy, ale poszczególna litera też ma całe swoje znaczenie. Całą literę, nawet hebrajską, jedną można nieraz przedstawić całym zdaniem właściwie, co ona znaczy, nie? Bo paleohebrajski, a Biblia była zapisana w języku paleohebrajskim, nie nawet we współczesnym hebrajskim, więc tam jest niesamowita głębia, jeśli Bóg da mądrość taką, to ja parę takich fajnych rzeczy może jeszcze pokażę, nie? Wam kiedyś. Więc tak. Więc jak powiedziałem, nacisk jest na charakter,
że Szem również oznacza charakter, imię. Oznacza charakter, oznacza jest też władzę, pozycję, standard, status, takie rzeczy. To nie jest tylko imię, tak jak my rozumiemy, imię. Co nie? Pojęcie tego słowa jest szersze. Okay? I ten werset już teraz jest poniżej, że można by było przeczytać go, czy przetłumaczyć go też w taki sposób dosłowny, to nie znaczy, że tutaj tłumaczę po swojemu Biblię, ale w dosłowny sposób, że lecz dlatego cię postawiamy, aby okazać na tobie moją moc i żeby rozgłaszano mój charakter na całej ziemi. I teraz dalej, nie chodzi tu, tu tyle o to, jak mamy wymawiać imię Jodhej-Wawchej, czy Jahwe, ale o to, aby opowiadać o jego charakterze. Do dzisiaj wielu ludzi, wiecie, się zawzięcie upiera, że to się wymawia tak, czy tak, czy tak. Naprawdę słuchałem wielu też żydowskich różnych, którzy twierdzili, że to jest właśnie dokładnie to. A drugi twierdził, że to jest właściwie dokładnie to. I trzeci twierdził, że to jest dokładnie właśnie to i potrafił to Biblią wyjaśnić. Ale wszyscy trzej mieli, każdy miał inne te imię, wychodziło, nie? Chodzi o to, że język hebrajski, ten oryginalny, powiedzmy paleohebrajski, on nie ma samogłosek i tak dalej, i wymowa. Musisz po prostu być w akcji, żeby wiedzieć, co wymawiać. Nie wiem, czy rozumiecie, ale to jest taki język, jakbyśmy z polskiego języka usunęli samogłoski, spółgłoski, te wszystkie onży. I teraz ja to mam dalej powiedziane, ale już teraz mówię, to wam powiem, że tak, jakbym powiedział słowo zeby, wiecie, co mam na myśli zeby? Jak powiem? Co? Zeby? A nie, zęby. Rozumiecie? Jeżeli powiem zeby i damy kropeczkę nad rzet, to jest żeby. Jeżeli damy ten na kreseczkę pod e, to wychodzi żeby. To jest to samo zeby, ale dwa absolutnie niezwiązane ze sobą znaczenie i tak dalej. Ja to mam przygotowane, które się wyprzedziłem, ale to jest coś tak w hebrajskim, gdzie piszemy bez tych i teraz każdy się przepycha, jak to się wymawiało. Nie? Wiele słów, dlatego ja się nie boję po hebrajsku coś powiedzieć, dlatego że dzisiaj jest trzy co najmniej dialekty główne, w których oni wszyscy, każdy inaczej to samo mówi. I rozumiecie? Jedno znaczenie słowa sobota czy szabat mówią szawes niektórzy, nie? I tak dalej, co nie? Anyway, dobra. Rozpędzam się trochę, muszę się rozpędzać, żebyśmy tutaj aż tak długo nie siedzieli. I teraz tu jest po prostu ze słownika słowo charakter, definicja jego dla nas, żebyśmy ogólnie rozumieli, czyli zespół cech psychicznych, względnie stałych, właściwym danemu człowiekowi. O człowieku ze względu na jego cechy psychiczne i synonimy to są takie, powiedzmy, charakteru jak cechy, duch, istota, maniera, postać, profil, rodzaj, specyfika, wygląd, pogląd, preferencja, światopogląd, duchowy wizerunek, indywidualność, inność, mentalność, oblicze, osobowość, serce, sposób myślenia, stan duchowy, stan psychiczny, stan wewnętrzny, niepowtarzalność, jestestwo, cel, przeznaczenie, zamierzenie, cechy wrodzone, zasady moralne, potencjał. Ja to celowo tak mówię, żebyśmy zrozumieli, że w tym słowie imię jest więcej coś niż tylko imię. Tak? Rozumiemy, tak? Okej, okay, dobra. I jeszcze do imion. Kiedyś zrobiłem takie coś, nie wiem, czy oglądaliście wszyscy to kiedyś? Takie Ewangelia w imionach patriarchów, gdzie tych pierwszych patriarchów tłumaczę, co znaczyły ich imiona i jak pięknie wychodzi Ewangelia w ich imionach. Nie? Kiedy się po hebrajsku przetłumaczy, co znaczą ich imiona. Okej. Okay. I tutaj jeszcze też zrobiłem takie przykłady, nie? Że Barnaba, Pismo Święte mówi, że to jest syn pocieszenia. Tak? A to jest aramejskie imię Barabus, co znaczy syn zachęcenia. Nie? Czyli to samo praktycznie, co nie? I tak samo Michał, kto jest jak Bóg, czyli Jezus, Jahwe zbawia. Nie? Czyli każde imię ma znaczenie. Okej? Okay? Zobaczcie, dalej odnośnie imienia, tu jest duży, trochę dłuższy tekst, ale w ostatnim wersecie na dole i będziecie wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. W języku hebrajskim słowo wzywać, to jest słowo sym, oznacza ono postawić, umieścić, ustawić, przypisać, dołączyć, kłaść. Okay? Czyli ten werset mógłby być tak, jak Bóg mówi, i będziecie umieszczać moje imię na synów Izraela, a ja będę błogosławił im. Czyli jakby umieszczać mój charakter, czyli nauczać charakteru Boga. Jest kolejny werset, w którym te same słowo pada, że jest napisane, że lecz do miejsca, które Pan, wasz Bóg wybierze ze wszystkich waszych pokoleń, aby tam umieścić swoje imię. I to jest Szem, znaczy to jest to słowo sam, które... Jak widzicie, Bóg mówi umieścić swoje. O co mi tu chodzi w tym wszystkim, co chcę pokazać, że dalej tu nie chodzi tylko o to, bo nie, Bóg na pewno nie ma na myśli, że tam napiszecie cztery litery. Rozumiecie? J-H-W-H. Umieszczę tam moje imię. Okay? I na przykład na kamieniu czy na tabliczce będzie tetragramaton napisany
i tam będą wszyscy miejsce święte. Ale w drugim miejscu, wiecie, ktoś przyniesie, może, rozumiecie, to się już zaczyna robić to, co później Bóg nazywa, przecież on sam powiedział, żeby nic nie czyni, żadnych rzeźb, obrazów i tak dalej, nie? Czyli mówimy tutaj o charakterze, więc imię ma również znaczenie charakter. Okay? To jest takie podsumowanie tej myśli, dlatego że to jest ważne, bo później jak będę przedstawiał wam wersety, pokazywał Boga, to żebyśmy zrozumieli, jak tak czytamy po naszemu, to my tego nie widzimy tak, tak? Ale teraz jak trochę powypuklam pewne myśli i ich znaczenie, to będziemy inaczej rozumieli poszczególne miejsca. Czyli imię oznacza też charakter. I teraz tak, znaczenie słowa JHWH, tak? JHWH, czyli Jahwe, co to znaczy? I czytamy w Księdze Wyjścia 3:13-15 takie miejsce, że Mojżesz powiedział do Boga, kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię. Cóż im powiem? Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. Tak jest tu przetłumaczone w tej UBG, Uwspółcześniona Biblia Gdańska. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom Izraela, Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia. I teraz mówię wam taką rzecz, że tam bogowie manifestowali się w jakiś inny sposób, możliwe, że chodziło o jakieś rytuały czy cokolwiek. Kiedy Mojżesz szedł do Żydów w Egipcie, miał ich powiedzieć, że został posłany przez Boga, to oni go nie znali, oni się pytali, jaki Bóg? Czy, wiecie, rozumiecie na zasadzie charakteru, jak się manifestuje, jak my możemy go doświadczyć, tego Boga, czy coś w tym rodzaju. Więc on powiedział, ja jestem Bogiem, który jestem. I teraz przejdziemy dalej. I w języku hebrajskim on powiedział Echiach Asher Echiach, jestem, który jestem. I potem powiedział, tak powiesz synom Izraela, jestem, czyli Echiach posłał mnie do was. I to jest imię, które Bóg daje Mojżeszowi, brzmi ono Echiach. Słyszeliście kiedyś, czy nie? Pierwszy raz, nie? Ja też jak zacząłem to wynikać, to tak zacząłem się zastanawiać. Bóg mówi, jak się zapytał Abraham, powiedział, że jest Echiach, co nie? Alef, Hej, Jod, Hej, nie? Echiach. Więc środkowe słowo, bo tu jest Echiach, Asher, Echiach, i teraz te słowa przejdziemy po kolei. Słowo Asher oznacza po prostu kto, który, ten, ponieważ, tak? I słowo Hajach to jest być, istnieć. I ono się odmienia właśnie tu na samej tej górze, Echiach, jak się doda Alef z przodu, literkę. Ja istnieję, ja jestem. Lub w drugiej osobie ty istniejesz, ty jesteś, Tichiach i Ichiach w trzeciej osobie on istnieje, on jest. Wszystko liczba, że tak powiem, rodzaj męski, tak? Więc Bóg mówi Echiach, ja istnieję, ja jestem. To jest pochodzenie tego słowa. I teraz tak. Dość trudno jest oddać dokładnie po polsku to, co napisał i chciał wyrazić po hebrajsku ludzki autor. Po pierwsze, użyty przez niego czasownik być nie znaczy po prostu być, lecz raczej być tutaj, być działającym, być z kimś lub dla kogoś. Druga trudność wynika z samej natury czasownika hebrajskiego, który nie ma czasów, a tylko formę, dokonaną i niedokonaną. Jak na przykład polskie napisać i pisać. W słowach Boga występuje forma niedokonana, pełniąca rolę zarówno czasu teraźniejszego, jak i przyszłego. Czyli hebrajska gramatyka charakteryzuje brak deklinacji, czyli odmiany. Ciekawym przykładem jest czasownik być, właśnie ten echiach, który w ogóle nie ma czasu teraźniejszego. Okay? Czyli to nawet za bardzo nie idzie na polskie słowo przetłumaczyć. Czyli biblijny hebrajski ma tylko dwa czasy, doskonały i niedoskonały. Okay? Dla nas to jest obce w ogóle, prawda? Słucham? Nie, doskonały i niedoskonały. Rozumiecie, bo tu chodzi o coś, co w jednej formie to jest coś, co się zaczęło i trwa, a w drugiej coś, co się może zaczęło i będzie, albo wiecie, ja nawet nie jestem tego w stanie wytłumaczyć. Dlatego wziąłem to z książki Bóg Trójjedyny w życiu człowieka pani Anny Świderkówny. Nie? I tak jak powiedziałem wcześniej, że Echiach, czyli ja istnieję, ja będę istniał,
ja jestem, to jedno słowo. I teraz całe te trzy słowa, echiach, asher, echiach, okej, okay, jeszcze jedno myśl powiem, bo tu mam notatkę, zapisałem. Ciekawostka jest taka, bo tutaj jest napisane ja istnieje. Ech, jach. Nie? W języku hebrajskim nie ma słów na przykład, po angielsku mam to napisane, nie? Czyli is, are and I'm. Nie? Czyli tak, I am, wiecie, mówi się ja jestem, czyli jestem, okej, okay, nie ma słowa jestem. Is, jest, are, są, czyli tak jak mówimy ja jestem. Nie ma takich słów w języku hebrajskim. Okay. To jest ważne, później będziemy dalej o tym mówić. To jest ważne, w języku hebrajskim się nie mówi ja jestem wysoki, czy ja jestem głodny. Okay. Kto jest głodny? Ja jestem głodny. Nie? Czy tam, no ja jestem wysoki. Nie? Mówi się po prostu ja wysoki. Kto głodny? Ja głodny. Nie? Tak rozumiecie? Bo słowo echiach, jestem, jest zarezerwowane do słowa jestem, istnieje. Rozumiecie? To jest jestem, to znaczy, że ja istnieję. I w polskim troszeczkę się inaczej wymawia to. To jest, będzie ważne, bo później wam pokażę słowa Jezusa, który to mówił i my czytając nie wiemy, to nie wiemy, no nie? Okej. Okay. Więc idziemy dalej. Słowo echiach asher echiach można przetłumaczyć tak. Będę istniał, ponieważ będę istniał. Ja dodałem tutaj ja, bo w hebrajskim to on tak mówi ja będę istniał. W polskim nie musimy dodawać ja, prawda? Wiadomo, że będę, to chodzi o mnie, tak? Anyway, bo, no dobra. Czyli tak, będę istniał, ponieważ będę istniał, istnieję, ponieważ istnieję, jestem, który jestem, będę, który będę, jestem ten, który istnieje, jestem tutaj, który jestem tutaj, jestem tutaj, który będę tutaj, który będę tutaj. I wiecie co? I że brakło mi miejsca, okej? Okay? Bo jeszcze bym tam dołożył te trzy, co nie? Czyli tak. Te echiach, asher, echiach, jestem, który jestem, możemy przetłumaczyć, tu jest osiem miejsc, osiem przykładów i tłumacze wybierają przeważnie jeden, tak, ten albo, tam różne tłumaczenia Biblii, moglibyśmy sobie popatrzeć, jak mamy różne tłumaczenia, który to wybrał, ale w języku hebrajskim to znaczy to wszystko razem, czyli Żydzi jak to czytają, to rozumieją to jako taką po prostu cały ten zespół tych słów. I nie wiem, czy tu gdzieś mam w notatce, coś zrobiłem za daleko, proszę. Dobrze, czyli tak, to wyraża to wszystko. I teraz czytając Biblię czasami czy często, musimy zrozumieć, mieć podejście synoptyczne, to się nazywa. Synoptyczne to znaczy, że rozumiemy Boga przez wszystkie te wersety, tak jak jest Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka i Ewangelia Łukasza, one nazywają się synoptyczne. To znaczy, że są do siebie bardzo, bardzo podobne. Tak? I czasami nawet... Weź tego psa, coś mu zrób. I czyli tak, zobaczcie. Czytając Ewangelie synoptyczne, ile ludzi mówi, że tam się coś nie zgadza, że te Ewangelie przedstawiają prawdy, na przykład biblijne o Jezusie, w niezgodny sposób. W tym jest napisane tak, w tym tak, a w tym tak na przykład. Tak nie mówię o Janie, bo Jan troszeczkę jednak inaczej pisze, ale to są synoptyczne. I teraz nieraz ludzie mogą powiedzieć tak, kiedy Maria przyszła do grobu, to ukazał się jej anioł, rozmawiał z aniołem, a w drugim miejscu jest napisane, że ich było dwóch tych aniołów. Nie? Albo, że jeden w grobu przybiegł do Jezusa, w innym miejscu, że dwóch przybiegło z grobów do Jezusa. Czy to nie jest zaprzeczenie. Czyli tak samo jest z tą nazwą Boga. Musimy patrzeć na to przez wszystko, bo jest Bóg nas, jest wszechmogący, wszechobecny. To jest po prostu aż trudno nawet to wszystko po prostu przyjąć, co nie? I teraz tak. Druga część tego wersetu, co mówiłem, i mówił jeszcze Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom Izraela, Jahwe, tam potem już pokazuje, mówi Jodhejwawhe, nie Echjach, ale Jodhejwawhe, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia. Czyli Jahwe, Bóg daje drugi raz, w jednym takim pasyżu Bóg dwa razy, jak mówi. Najpierw mówi, jestem, który jestem, ten, który istnieje i tak dalej, ale nazywać będziecie mnie po wszystkie pokolenia Jahwe. Nie? I teraz obydwa imiona, ten Echjach i Jahwe są powiązane. To jest, pochodzi, jak widzicie na dole, z Abraham Publications, to wszystkie rzeczy, które brałem, to na samym końcu będą wszystkie linki do tych wszystkich różnych źródeł, z których sobie czerpałem. Z hebrajskich źródeł, czy to po angielsku, nie? To można sobie to, jak chce ktoś więcej, pownikać. I czyli teraz to samo. Tu jest hej, waw, hej.
I teraz to się odmienia znowu. Ja istnieję, ja jestem, pierwsza osoba, druga, ty istniejesz, ty jesteś, trzecia osoba, Yod-Heh-Vav-Heh, on istnieje, on jest. Czyli kiedy mówimy Yod-Heh-Vav-Heh, czy Jahwe, generalnie Bóg mówi, że tak ma się nazywać Yod-Heh-Vav-Heh, w różnych sposób próbujemy to wymówić, ale oznacza to, że on jest, czy on istnieje, on jest. Tak? Czyli Yod-Heh-Vav-Heh oznacza on istnieje, on jest. Ja teraz troszeczkę celowo to naciągnąłem, żebyśmy zrozumieli, że wcześniej Bóg mówi jestem, który jestem. I to są te wszystkie jestem, byłem, będę, będę, bo jestem, bo byłem. To jest, dla nas to jest trudne, ale w tej odmianie on mówi, że to ja jestem, który byłem, który będę. Ja. A tutaj mówi, że moje imię dla was jest, że on jest. Czyli mówiąc Jahwe, okay, pod słowem Jahwe, czyli Yod-Heh-Vav-Heh, czy cokolwiek, mówimy on, który jest, który istnieje. I czasami niektórzy mówią wiekuisty, wszechobecny, czy wszechmogący właściwie. No coś takiego, tak? Wiekuisty często słyszę, że niektórzy mówią. Czyli to jest to samo, co znaczy słowo Jahwe po języku hebrajskim, co nie? Czyli mówiąc Jahwe, to znaczy, że on jest, on istnieje. Ten nasz Bóg istniejący, on. W formie wymiany. I teraz... okej, okay. Powiem tylko to, dlatego to nie interesuje nas może za bardzo, ale są ludzie, ponieważ same hej, waw, hej, trzy litery, które odmieniają się, ona istnieje, ona jest, mają też inne znaczenia w rodzaju żeńskim, które znaczą ruina lub katastrofa. W innej formie chowa tak samo pragnienie, przepaść lub zniszczenie. I jest wielu ludzi, którzy mówią, że Jahwe to znaczy zniszczenie, nie? I tak dalej, i tak dalej. Mówię to teraz celowo, jak już jesteśmy przy tym słowie, żebyśmy wiedzieli, ale na przykład nie wiem, czy wiecie też, tutaj jest u góry, że jak dodamy ale w przedchowa, w języku hebrajskim znaczy miłość, ahuwa, nie? Tak? Czyli wymowa tych niektórych ludzi, którzy profanują imię Boże, jest błędna. Nehemiah Wall, to jest taki kanał człowieka, który się nazywa Nehemiah Gordon, on ma cały artykuł na ten temat. Pięknie wyłożony w detalach w hebrajskiego, dlaczego tak się wymienia, dlaczego tak się mówi. Ci ludzie po prostu straight, jak tak mówią. Nie? Może się tym spotkaliście, może nie. Ja się spotkałem wiele razy, co nie? Wiele razy, że Jahwe to tam źle mówią, bo to jest, chodzi o to, że to jest zniszczenie i tak dalej. A te słowo tutaj nie mam zapisane, występuje dwa albo trzy razy. W Izajaszu dwa razy tylko i raz w Habakuku albo w tym... jak on się nazywa jeszcze? Ezekiela, okej? Okay? I jeśli chodzi o rodzaj żeński, to ono ma więcej znaczeń i tak dalej, i tak dalej. I to tak jak powiedziałem z tym żeby, to różnie to się wymawia, ale są takie słowa, co się nazywają homonimy, które mają te same, tak samo się pisze, tak samo się wymawia, znaczą różne rzeczy, tak? Tak jak zamek, tak jak golf, tu napisałem takie przykłady, podałem. Anyway, czyli to jest tylko takie zejście na sekundkę z tematu. Więc Yod-Heh-Vav-Heh, Jahwe, znaczy on istnieje, on jest. I jeżeli mówimy Jahwe, to nie jest takie imię jego Franek, Janek, rozumiecie, coś na tej zasadzie. Mówimy on istnieje. To jest to, co znaczy to słowo. Okay? Czyli to jest to, co charakteryzuje tego Boga, który objawił się Mojżeszowi. Wiecznie istniejący, wiekuisty. Jahwe, to znaczy to słowo. Mówiąc Jahwe. Okay? I kiedy wymieniamy imię, tak jak powiedziałem przedtem, to jest jego charakter. On się charakteryzuje tym, że on wiecznie istnieje, że jest od zawsze, był, jest, będzie i tak dalej. Ten wiecznie istniejący Bóg. Kolejna myśl teraz. Wchodzimy już tak, teraz wyjaśnimy parę rzeczy, żebyśmy lepiej trochę rozumieli. Najważniejsza modlitwa w Izraelu na dzisiaj, cały czas, to jest Shema Izrael, tak się mówi, Shema. Słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swojej siły. Żydzi mówią tak, bo mówimy o Bóg, Ojciec, Syn i Duch, tak? O trójjedynym Bogu. Mówią tak, nasza modlitwa, Shema, wyraźnie mówi, Shema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tak? Bóg, Pan, ja będę to podkreślał, ale drukowane Pan, pamiętajmy, jak czytacie tę Biblię, nie wiem, czy czytacie tę Biblię. Ja już czytam tę Biblię, dla mnie to jest normalne. Że tu, gdzie jest drukowane Pan, to jest pod spodem Yod-Heh-Vav-Heh. Tak? Yod-Heh-Vav-Heh. Tu, gdzie jest Bóg, to jest Elohim słowo. Tu, gdzie jest Pan, to jest Yod-Heh-Vav-Heh. I wszędzie, gdzie Bóg, to są różne odmiany słowa Bóg, ale gdzie jest Pan napisane, to jest zawsze Yod-Heh-Vav-Heh,
czasami w niektórych tłumaczeniach, jeśli Bóg jest napisany całymi drukowanymi literami, to dlatego, że w tłumaczeniu, to też jest JHWH pod spodem, dlatego, że czasami jest Adonai Jahwe, więc oni nie chcą powtarzać, że Pan, bo to też Adonai znaczy Pan, Pan, nie chcą pisać, nie? Więc piszą, jak jest napisane Adonai Jahwe w hebrajskim, to oni wtedy piszą Pan Bóg, czyli słowo Bóg jest Jahwe pod spodem, nie? Nie, tam gdzie u nas w większości jest napisane Pan Bóg, tak z drugiej litery, z dużych liter Pan w tym przypadku, to jest przeważnie Jahwe Elohim. Jahwe Elohim, czyli teraz zobaczcie. I teraz jak powiedziałem wam wcześniej, cofamy się, nie mówimy tak jak się mówi dzisiaj, tak jak się generalnie nam wszystkim przyjęło, wejdziemy w hebrajski, cofniemy się do oryginałów, jak to rozumieli, jak to naprawdę Żydzi słyszą, ale... Już tak wiecie, rozumiecie, ja nie chcę zmieniać kontekstu Biblii, tego co my ogólnie rozumiemy, ale chcę, żebyśmy wiedzieli, co jest pod spodem i co to naprawdę w oryginałach znaczyło, czy w czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, co to znaczyło i co to znaczy. Czyli ta modlitwa, ona nie tylko jest dzisiaj mówiona przez Żydów, zobaczcie, Pan Jezus zapytany, Jezus powiedział, pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to, słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie. Później dalej mówi, że drugie jest podobne, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Zobaczcie, dwa super przykazania, w innym miejscu mówi, że cały zakon i prorocy się w tym mieszczą, nie? W podobnym sensie, co nie? Czyli Pan Jezus potwierdza to, że to jest nawet dla nas cały czas też, w Nowym Testamencie to już jest, że to jest jedno z pierwszych przykazań i brzmi ono, słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. I dużo ludzi, zwłaszcza dzisiaj, Żydzi twardo stoją przy tym, że nasz Bóg jest jeden i koniec. Tak? Nie ma mowy tutaj na Jezusa jakiegoś, rozumiecie? Trójjedynego Boga na nic. Okay? I teraz rozbiję to, rozłożymy to na detale w oryginalnym, powiedzmy, języku hebrajskim w znaczeniu prawdziwych tych słów. I teraz zaczniemy od słowa nasz Bóg. Bo słuchaj Izraelu, Pan, czyli Jahwe, już omówiłem, tak? Pan wiecznie istniejący. Ten wiecznie istniejący, czyli Szma Izrael, słuchaj Izraelu, wiecznie istniejący, wiekuisty, jest naszym Bogiem. Okay? I teraz słowo naszym Bogiem, to jest słowo Elohenu, zależy jak się wymawia. Tu są trzy tłumaczenia z Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia, Biblia Gdańska. Powiem jeszcze, że wszystkie wersety generalnie tutaj pochodzą z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, a jak nie, to będzie dodane z tyłu, tam której z innej. Bo czasami jak było lepiej do oryginału, to brałem nawet kilka razy Biblię Tysiąclecia. Nie? Więc przetłumaczone jest tak. Jest Bogiem naszym Bogiem, czyli to jest to samo praktycznie, tylko przestawione, tak? I nasz Bóg. W sumie wszystkie te trzy przynajmniej tłumaczenia, raczej to słowo tłumaczymy jednakowo, nasz Bóg. I w języku hebrajskim, tak jak powiedziałem, Eloheinu, słowo, ono występuje w Starym Testamencie 174 razy i pochodzi ono od słowa Elohim. I pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz, że Elohim słowo po hebrajsku Bóg to jest słowo liczba mnoga. Rozumiecie? Elohim to jest, po polsku byśmy powiedzieli bogowie. Okay? Oni, tak jest napisane Elohim i to znaczy bogowie, to nie znaczy Bóg. Poniżej pokazałem 410, El, wtedy słowo Elohim jest sprowadzone do liczby pojedynczej. Ono występuje dużo mniej razy, bardzo rzadko, ale przeważnie występuje słowo Elohim, co musimy zrozumieć, że znaczy słowo bogowie. Oni Żydzi to wiedzieli i dzisiaj wiedzą, ale przez takie ubicie, dlatego że tą naukę, o której teraz powiedzmy tutaj mówię, mniej więcej w II wieku została nazwana herezją. Do II wieku to była oczywista, otwarta nauka, dlatego bardzo dużo Żydów nawracało się tłumami. Okay? Dla nich nie było problemem uwierzyć, że Jezus jest Bogiem, ponieważ Biblia o tym mówi, ja zaraz to pokażę, ale kiedy zaczęło się dużo Żydów nawracać na chrześcijaństwo, rabini, po prostu to po prostu w jakiś sposób stłumili totalnie i do dzisiaj się upierają przez całe wieki, cały Talmud i tak dalej. Czyli to, co teraz mówię, w czasach Jezusa do II wieku było oczywiste. Okay? I tu nie chodzi o to, żebyśmy się upierali, ale tak to znaczy. Elohim to jest słowa liczba mnoga, słowo Eloheinu jest nasi bogowie, znaczy dosłownie. Okay? I teraz jeszcze wam jedną ciekawostkę powiem. W języku hebrajskim liczba mnoga zaczyna się od trzech dopiero. Nie wiem, czy wiecie. Od trzech. Dwa nie jest liczbą mnogą w języku hebrajskim. Język hebrajski ma liczbę pojedynczą, liczbę podwójną i dopiero liczbę mnogą. Od trzech w górę. Nie? Czyli coś jest jedno, to jest jedno, pojedyncza. Jeżeli coś jest w liczbie podwójnej, to generalnie trzyma się par. Ja mam dwie ręce. Tak? Więc moje ręce nie są liczbą mnogą w języku hebrajskim. Ręce człowieka są liczbą podwójną.
To jest whatever. W polskim tego nie ma i dlatego nam tego trochę ciężko załapać. Ale liczba mnoga zaczyna się od trzech i więcej. Słowo Elohim jest liczbą mnogą, czyli jest co najmniej trzech musi być, co nie? Żeby było Elohim, okay? Bo inaczej by było liczbą podwójną albo pojedynczą. Anyway. Więc oznacza ono dosłownie w Biblii nasi bogowie, okay? Takie ma znaczenie to w Słowie Bożym, słowo Eloheinu. I zobaczcie, podam wam dwa wersety, w którym słowo, dokładnie to samo słowo Eloheinu, tak samo napisane, występuje w innych miejscach. Asyria nas nie wybawi. Nie będziemy jeździć na koniach i nie będziemy już mówili do dzieł naszych rąk. Wy jesteście Eloheinu, naszymi bogami. Okay? W tobie bowiem sierota znajduje miłosierdzie. Czyli tutaj tłumacze słowo Eloheinu przetłumaczyli naszymi bogami. Przetłumaczyli tak dosłownie, jak ono znaczy. Okay? I w innym miejscu w Izajasza jest napisane: cofną się i bardzo zawstydzą się ci, którzy ufają rzeźbionym posągom, którzy mówią odlanym posągom. Wy jesteście Eloheinu. Wy jesteście naszymi bogami. Czyli tu też tłumacze przetłumaczyli słowo Eloheinu tak, jak jest, tak jak ono znaczy. Przeważnie tłumaczą w wielu, wielu miejscach w liczbie pojedynczej. Więc nasz Bóg, nasz Bóg, nasz Bóg. Ale musimy wiedzieć, że w hebrajskim języku słowo Eloheinu to jest liczba mnoga. Okay? Nasz bogowie, to znaczy to. I teraz tak, Pan jest jeden. Kolejne słowo. Przyjrzymy się słowu jeden. Hebrajskie słowo echad. Okay? I ono występuje w Biblii 967 razy. To słowo znaczy jednolity, pojedynczy lub jeden dzisiaj. Echad to jest jeden. I w języku hebrajskim biblijnych czasów ono oznacza słowo jedność bardziej. Nie? To słowo, czy zjednoczenie. I występuje w innych miejscach słowo echad. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i przyłączy się ze swoją żoną i będą echad, będą jednym ciałem. Dwoje będzie jednym ciałem, czyli jednością będą, tak? I Pan powiedział, oto lud jest jeden. Lud, wiele ludzi są jednym. I wszyscy mają jeden język. W innym miejscu zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem, echad. I w Judzie też działała ręka Boża, dając im jedno serce, co nie? Echad, jedno. Czyli wiadomo, że jedno serce, jak mieli wszyscy, tak? Czyli tu chodzi o to, że to nie mieli jedno serce, nie? No nie mówię, że fizyczne serce, tam, tylko że oni wszyscy mieli to jedno serce. Chodzi o to, że to słowo nie ogranicza się do tylko jeden, dlatego że w języku hebrajskim, jeśli coś jest tylko jedno, to jest słowo yachid, tylko jeden, samotny i ono się w języku hebrajskim to jest, jeśli coś jest tylko jedno i ono, to słowo występuje, zaznaczyłem, gdzie to w którym jest, okej, okay, ja, jest w Zachariasza i w Księdze Rodzaju, twego jedynego syna na przykład, swojego opłakuje jedynaka, czyli wiadomo, że jak jest jedynak, to już jest tylko jeden, prawda, czy jedyny i to są słowa yachid. I Żydzi później zaczęli jakby przestawiać trochę, napierać na to, że echad też znaczy to, co znaczy yachid. Ale echad znaczy jedność. Może być jeden, można powiedzieć jeden, ile chcesz, one, echad, i da ci ktoś coś jedno. Ale to wcale nie znaczy, że to jest, że mówisz, że chcesz tylko jedno, yachid. Okay? Nie wiem, czy rozumiemy, ale to jest bardzo, bardzo ważne w tej modlitwie, ponieważ taka jest presja na to. Nie? Jest jeszcze w Starym Testamencie słowo, które oznacza jeden, ono jest hen, hebrajskie słowo, ale ono nie występuje w Torze, czyli w pierwszych pięciu mojżeszowych księgach i tutaj mają rabini problem. Okay? I słowo yachid, to tylko jeden, coś to jedno, nigdy nie jest nawet w Torze użyte nigdzie z Bogiem powiązane. Okay? Nigdzie. Czyli okay, kolejne słowo, swojego Boga, to jest bardzo podobne jak Bóg nasz, tam było Eloheinu, to jest Eloheka, to jest to samo Elohim, inna odmiana, czyli Elohim liczba mnoga cały czas i oznacza to dosłownie twoi bogowie, dosłownie, tak? My mówimy pojedynczo, to wszystko czytamy i wszyscy mówią, ale dosłownie, tak jak jest napisane, oznacza twoi bogowie, okej? Okay? I podaję dwa wersety, które słowo, to słowo Eloheka zostało użyte, lecz ten, u kogo znajdziesz, twoje bożki, to jest historia z Jakuba i Rachel, pamiętacie, jak ona od Labana ukradła bożki, tak? Więc mówi, a tego, u kogo znajdziesz twoje bożki, i tam jest słowo Eloheka, tu jest przetłumaczone już prawidłowo w liczbie mnogiej, nic innego słowa, dokładnie to same słowo,
I tutaj w Księdze Wyjścia też jest napisane, bo zobaczcie jaka ciekawostka, gdy on przyjął je z ich ręki, czyli kosztowności, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. Zobaczcie, że jednego cielca to Aaron ukształtował, tak? Czy zrobił? I powiedział, oto są twoi bogowie Izraelu. Tak u nas jest napisane, Elocheka. Nie? Czyli jeden cielec, ale nazwał go jak? Twoi bogowie, Elocheka. Nie? Czyli tu jest użyte to słowo, tak samo jak w tej modlitwie, dokładnie to same słowo, które znaczy dosłownie twoi bogowie. Czyli tłumaczę, tak sobie tłumaczą różnie, nie? Raz tak, jak tam możliwe, że wychodzi bardziej w logicznym myśleniu, ale dzisiaj wbijamy się trochę w głębiej, okay? Dlatego chcę, żebyśmy wiedzieli, że to są takie właśnie słowa. Liczba mnoga jest, a nie liczba pojedyncza tam. I tak, więc w tej modlitwie, słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jeden, jest jeden, będziesz miał Pana swego Boga całym swym sercem. Przyjrzyjmy się Eloheinu, Elocheka i tutaj Pan, czyli Jahwe Echad, jest jeden, czyli tak to brzmi. I to nie jest biblijne tłumaczenie, to jest dosłowne takie powiedzmy, żeby było tak. Słuchaj Izraelu, wiecznie istniejący, liczba pojedyncza, nasi bogowie, liczba mnoga, wiecznie istniejący, liczba pojedyncza, jest jednością. Będziesz kochał wiecznie istniejącego, liczba pojedyncza, twoich bogów. Tak mniej więcej to dosłownie, jeśli Żydzi mówią, to tak to brzmi, kiedy oni to wymawiają po hebrajsku. Shma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai zamiast Yahweh, Adonai Echad. Co nie? I tutaj jest napisane, mogę wam to przeczytać, jak chcecie. Shma Izrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Ve'ahavta et Yahweh Elocheka. Nie? Tak to brzmi, nie? To cały mój hebrajski. 80% już hebrajskiego. Dobra? Sorry, nie ten. Tak to brzmi w języku hebrajskim. I co chcę wam powiedzieć? Ja nie chcę powiedzieć, że tam jest trójca, tak? Okej, rozumiemy? Chociaż tak sugeruję. Bo to nie znaczy, że tam jest trójca, czy o trzech bogach, czy więcej, czy cokolwiek, ale chcę powiedzieć, że najważniejsza modlitwa, czy przykazanie Biblii nie zaprzecza wieloosobowości tego, który istnieje od wieków na wieki. Rozumiemy? Że ten Bóg Jahwe, który się przedstawił i w tej modlitwie nie ma, to nie zaprzecza wcale temu, że Bóg może być Ojciec, Syn i Duch. Absolutnie w tej modlitwie jest to absolutnie w języku hebrajskim dopuszczone, nawet sugerowane moim zdaniem, nie? Ale nie będę tego mówił. Więc imię oznacza charakter, słowo Jod-Hei-Waw-Hei, często u nas Pan napisane w Biblii, oznacza wiecznie istniejący i ten wiecznie istniejący może być więcej niż jedną osobą. Tak? Tak sugeruje to wszystko do tej pory. I teraz od początku Biblii coś wam jeszcze pokażę. Okay. Troszeczkę to jest skomplikowane, czy nie? Dobra, ja tak myślę. Ja myślę, że dopiero jeśli się to dobrze nagra, to dopiero za drugim razem będziecie mogli, bo jak zobaczycie koniec, to od początku pójdziecie i zobaczycie, że to jest, nie jest takie trudne i że to ma wszystko super ręce i nogi, ale to za jednym razem chyba nie da rady. Nie? Wszyscy powinniśmy znać hebrajski język, wtedy nie jest trudne. Ja, ale właśnie, że to, że nie znamy, to jest problem. I chwała Bogu, że można trochę wejść głębiej, bo ogólnie widzicie, jak to zmienia pewne rzeczy już. I teraz tak, zobaczcie. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, Biblia Gdańska. Tak jest napisane na pierwsze zdanie Biblii. Okay? Bereshit bara Elohim et hashamayim va et haeretz. Tak jest po hebrajsku to brzmi. I jak już wiemy teraz, jest napisane na początku, uwaga, stworzył liczba pojedyncza i potem mamy Elohim, liczba mnoga. Czyli dosłownie, tam jest napisane, dosłownie, na początku stworzył bogowie niebo i ziemię. Tak to brzmi dosłownie. I teraz, pominąłem, na biało napisałem dwie literki, alef i taf, i tam jest potem waw, alef i taf, te drugie. O tym zrobię takie inne nauczanie. To jest coś niesamowitego, te dwie litery. Te dwie litery to jest pierwsza alef litera hebrajskiego alfabetu i taf, ostatnia litera hebrajskiego alfabetu. Okay? Pan Jezus w Księdze Objawienia mówi, ja jestem alfa i omega. Okay? Pierwszy i ostatni początek i koniec. Ja to później jeszcze pokażę. Ale on mówi w języku hebrajskim, ja jestem alef i taf. I teraz tak, alef i taf nie jest przetłumaczalne w żadnym języku. Żadna Biblia, żadna tłumaczona Biblia nigdzie nie ma alef, taf. Rozumiemy? Żydzi współcześni już wymyślili sobie, co to znaczy i mają tam trochę. I to twierdzą, że to znaczy. Ale to jeśli zaaplikujemy o Biblię w sposób, gdzie to jest użyte, jak to jest użyte, wcale to tak nie znaczy. Okay? Więc to zostawię na razie. Jest niesamowita myśl. Ten alef i taf, ale wiedzmy, że bogowie, i pamiętajcie, jak będziemy tutaj czytać Elohim, czy Bog, to znaczy, że bogowie, okej? Okay? Tak jak, robimy tak, jak tam było w Nehemiasza 8:8 napisane, że wykładali im, co to znaczy,
co to znaczy. Czyli bardzo podobnie. I teraz pierwszy werset mamy.